Wielce czcigodna i umiłowana wspólnoto otaczająca dzisiaj ołtarz, wspólnie sprawujemy świętą liturgię. Pozdrawiam bardzo serdecznie współbraci kapłanów z księdzem prowincjałem, księdzem rektorem na czele, a także zespół, który zajmuje się sprawami prowadzonego procesu sługi Bożego księdza Stanisława Szulmińskiego. Czcigodne siostry, drodzy siostry i bracia. Weszliśmy w kolejny adwent. Dla starszych to jest być może już po raz 10. Kolejna dziesiątka, kolejne przeżycie, ale dla najmłodszych być może pierwszy raz, kiedy ze świadomością, widząc nowe jakby oblicze wystroju świątyni, rozpoczynamy wszyscy nowy rok liturgiczny, czyli będziemy przez cały rok wędrować, prowadzeni przez Słowo Boże i poprzez liturgię, przypatrując się wielkim dziełom odkupienia. To jest dla nas taka coroczna, wielka katecheza o Bogu i o nas samych. Dzisiaj wejdziemy w nowy rok także pastoralny, a jest on w tytule związany z tymi słowami, które kapłan wypowiada na końcu mszy świętej, kiedy rozwiązuje nasze zgromadzenie liturgiczne w świątyni i mówi: idźcie w pokoju Chrystusa. Kończymy tym samym, tym rokiem, zakończymy trzyletni czas poświęcony naszej refleksji nad Eucharystią. Jakie miejsce, jakie znaczenie ma Eucharystia w naszym życiu? A w tym roku będziemy próbowali zrozumieć, co powinniśmy uczynić z tym darem, bo my przychodzimy do świątyni usilić ciałem i krwią Chrystusa, bo jesteśmy w drodze. Jesteśmy tutaj na ziemi pielgrzymami i to trzeba sobie uświadomić mocno, żeby nie popełnić i takiej, powiedziałbym, strategicznej pomyłki i takich pomyłek codziennych. Na czym polega ta pomyłka strategiczna, która może być również powtarzana przy każdej naszej codziennej decyzji? A mianowicie pomyłka polega na tym, że wiążemy się z tym, co ziemskie i inwestujemy w to, co ziemskie, zapominając, że jesteśmy pielgrzymami ukierunkowanymi na niebo. Nasza ojczyzna jest w niebie, nie tutaj. A więc ta świadomość, że jestem pielgrzymem, to ona zobowiązuje mnie w każdym momencie i przy każdym działaniu, że wszystko, co czynię, jest ukierunkowane na niebo. To, co będzie dotyczyć mnie samego, ale także to, co będę czynił wobec innych ludzi, wobec których mam konkretne zadania, to musi mieć odniesienie ciągle do nieba. Za chwilę, kiedy skończymy liturgię, to ona w tej formie, jakie prawo liturgiczne przewiduje, ona się zakończy. I właśnie po usłyszeniu tych słów rozesłania my wyjdziemy na zewnątrz, mówimy, pójdziemy do naszej codzienności, do wypełniania naszych codziennych zadań wynikających z rodzaju naszego powołania. I drodzy moi, zakończy się, jeszcze raz powtarzam, ta forma liturgiczna, ale nie zakończy się sprawowanie w sensie takim bardzo poszerzonym. Mianowicie my mocą tego pokarmu wynikającego ze słuchania Słowa Bożego i z przyjętej Eucharystii pójdziemy i wejdziemy w przestrzeń naszej codzienności, gdzie mamy zadanie budować Królestwo Boże. A błogosławiony Stefan często powtarzał: idźcie, aby budować cywilizację miłości. Zatem ogromnie ważne jest to, co się w tym momencie dokonuje. Co my jako pielgrzymi tu robimy, czego oczekujemy, co mamy z tej świątyni zabrać ze sobą, aby wypełnić te niezwykle ważne zadania. Ubogaceni jesteśmy dzisiaj Słowem Bożym, pełnym nadziei i otuchy. Nie ma w żadnym tym przesłaniu jakiegoś, powiedziałbym, cienia, który by nas, czy siły, która by nas przygniatała, odbierała nam nadzieję. Wprost przeciwnie. Jeremiasz, który przecież większość swego życia był związany z niewolą, wypowiada dzisiaj słowa otuchy, nadziei. Jerozolimo, Izraelu, Judo, przyjdzie czas zwycięski. Będziecie wolni, nie tylko fizycznie, ale i duchowo. Przyjdzie władca, który zapewni wam wszelką pomyślność. To jest zwiastowanie przyjścia na świat Zbawiciela. Ale, drodzy moi, dla tych ludzi, którzy ileś tam już lat byli w niewoli, to możemy sobie wyobrazić, że te słowa tego autorytetu naprawdę pomogły przetrwać jeszcze dziesiątki lat trudnych chwil i potem kolejnym pokoleniom również były takim wsparciem. Podobnie w Ewangelii. Pan Jezus zachęca nas do tego, abyśmy wytrwali w tym, co dobre i piękne i nie martwili się, co może nastąpić. Nie trzeba jakby swojej wyobraźni zajmować tym, co będzie przy końcu świata. Kiedy czytamy w Apokalipsie, czy też w księgach nawet starotestamentalnych, na przykład w księdze Daniela, to wyobraźnia, która jakby zbiera te widoki czy te obrazy z końca świata, trochę nas poraża. A my przecież jako ludzie wiary mamy świadomość, że jest z nami Ojciec, który jest samą miłością, samym miłosierdziem, a my pragniemy każdego dnia wypełnić Jego wolę. Więc nie ma miejsca na żaden lęk. I o tym trzeba sobie mówić i innym przepowiadać. Czytaliśmy także fragment listu do Tesaloniczan. Tak sobie myślę, że ten fragment bardzo pasuje do dzisiejszego bohatera. Większość tutaj, może nie większość, ale duża część tej wspólnoty, która jest teraz na mszy świętej, była na sympozjum poświęconym słudze Bożemu Stanisławowi Szulmińskiemu, kapłanowi, pallotynowi, misjonarzowi, człowiekowi, który nawet trudno, kochani, znaleźć takie odpowiednie słowo, które by pokazało jego duchową wielkość i takie na wskroś, powiedziałbym, przejęcie się tym, co uzyskał od Pana Jezusa. Przejął się swoim powołaniem, swoim posłannictwem, którego początki czy fundament stanowi to, że jest chrześcijaninem, że jest uczniem Chrystusa. A potem uposażony przez kapłaństwo i dalej jeszcze jakby doposażony przez fakt, że staje się kapłanem pallotynem, a więc wchodzi w piękne jakby rozdziały Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego i tym wszystkim uposażony pragnie zrealizować wielką swoją misję posłanniczą, kapłańską, ale także ludzką. Ksiądz Szulmiński jest na wskroś człowiekiem wschodu. Urodzony w Odessie, a potem w zasadzie można by powiedzieć zwiedził na różny sposób całą ziemię ukraińską. Tutaj w Ołtarzewie jakby doładował się tym, jak wspomniałem, co ofiarowała mu rodzina pallotyńska i znowu wrócił na tereny wschodnie, aby oddać się misji. Pod tym pojęciem misja to nie zawiera się tylko to, co my tak najczęściej rozumiemy, że ktoś został misjonarzem, pojechał do Afryki, do Ameryki Południowej i pracował wśród tamtejszych ludów. On nie wyjechał na misję do krajów pogańskich. On tutaj przemierzał te tereny, gdzie od wieków mieszkają chrześcijanie, ale chrześcijanie doświadczeni ogromnymi podziałami, ale także podziałami wynikającymi z przeróżnych historii wojennych, zaborczych, gdzie ta nienawiść między ludami, między narodami, między poszczególnymi ludźmi tak mocno zaistniała, że to dopiero okazuje się prawdziwe misje i prawdziwa potrzeba jednania ludzi i całych społeczeństw. Swoje życie kończy w Uchcie. To jest daleko na północny wschód od Moskwy. Wczoraj minęła 80. rocznica jego śmierci. Grób nieznany. My tutaj w Polsce rozumiemy te terminy, rozumiemy te wydarzenia, bo wielu naszych sióstr i braci zginęło podobną śmiercią z tortur, wycieńczenia, z pogardzania człowiekiem. Ale dzisiaj jakby z tego całego, z tej całej, powiedziałbym, nienawiści, tragedii, wojny, wszystkiego tego, co się z takimi czasami wiąże, wyłania się ktoś, kto nam mówi o zupełnie nowej rzeczywistości. Drodzy moi, to jest kandydat na ołtarze. On nam jest dzisiaj potrzebny, żeby nas pouczył poprzez to, że w pełni oddał się Panu Jezusowi, a więc pierwszym argumentem to jest jego wiara i z tej wiary wypływająca miłość do Boga i do ludzi. A drugie, doświadczenie jego oddania się sprawom Bożym pośród ludzi. Mówimy o nim dzisiaj, patrząc z perspektywy pewnego czasu. To jest człowiek, który życie swoje poświęcił jednaniu. Musiał w sobie mieć tę sprawę już jakby załatwioną. Powiedziałbym, był kompletny, to znaczy zrozumiał dobrze naukę Pana Jezusa i był gotów całkowicie oddać się, aby to urzeczywistniać w praktyce, pośród ludów, w warunkach, jakiekolwiek go spotkają. To znaczy, że to doświadczenie wiary w sobie już miał w stopniu heroicznym, bo tylko tacy ludzie decydują się na całkowite poświęcenie siebie. Dał mu Bóg zrozumienie wielkich spraw. Drodzy moi, popatrzcie, jak dzisiaj przeciętnemu obywatelowi tego świata jest trudno oderwać się od tej rzeczywistości, takiej codziennej, czysto ziemskiej, żeby oddać się sprawom ważniejszym. Jak ta grządka doczesna jest dla dzisiejszego człowieka bardzo ważna. I to jest właśnie ta pomyłka. Nasza ojczyzna nie jest tutaj. Nie zostaniemy na tej grządce na wieki. Nasza ojczyzna jest w niebie. A jeśli my się tutaj będziemy ciągle krzątać i siły zużywać, to zabraknie nam czasu, wyobraźni. Zużyjemy się niejako tutaj na tej ziemi i nie wypełnimy tego, co jest niezwykłym pragnieniem Boga w stosunku do nas, a mianowicie, żebyśmy wypełnili Jego pragnienie, którym jest nasze powołanie. Stanisław nie miał co do tego żadnych wątpliwości. Tak jakby ruszył na wielką walkę. Oczywiście nie walkę rozumianą w takich brudnych, powiedziałbym, realiach, jak prowadzą ludzie tutaj na ziemi, ale walkę o odzyskanie piękna ludzi, o odzyskanie ich pojedynczych i całych społeczeństw dla Chrystusa. Jednać. Nawet sobie nie wyobrażamy w pełni, jak to jest wielki problem. Czy my do końca rozumiemy, że jesteśmy tak strasznie podzieleni? tutaj na ziemi. A musi to być prawdą, ponieważ Pan Jezus, który w tym momencie szczególnym, jakim była ostatnia wieczerza i te godziny najbliższe, ukalające to wydarzenie, prosił Ojca, spraw, aby byli jedno. Bo jak nie będziecie jedno, ta jedność najpierw wewnątrz musi być. Jednemu Panu mamy służyć. A potem między najbliższymi. Bo jak nie będziecie mieli w sobie tej jedności, to nie będziecie wobec innych wiarygodni. I On, gdziekolwiek się udał, tam starał się to czynić. I jeśli, to już taka trochę szersza perspektywa i poważniejsze myślenie czy zadanie, jeśli Bóg nam wszystkim pobłogosławi i doczekamy się tej radosnej chwili, kiedy Kościół wyniesie na ołtarze, czyli potwierdzi, że Stanisław Palotyn należy do błogosławionych Kościoła katolickiego, to będzie on wtedy dla nas szczególnym przewodnikiem na wielkiej drodze jednania. My jesteśmy w tej części świata, gdzie ta zaraza rozbicia tej jedności pod względem religijnym, ale także jakaś ogromna, powiedziałbym, korozja między ludami tutaj żyjącymi w tej części świata jest tak ogromna, że aż nieprzyzwoicie, że to wszystko dzieje się, czy istnieje na terenach ludów, które przyjęły chrzest święty. I tak sobie myślę, że tenże właśnie nasz brat może być niezwykle przekonywującym świadkiem i przewodnikiem właśnie w tym rozpoczętym dziele jednania ludów i narodów, ale także wyznawców różnych religii, będących w różnych kościołach. To będzie dopiero zwycięstwo, jeśli będziemy mogli cokolwiek uczynić w tej materii. Drodzy moi, niech zatem ten rozpoczynający się rok poświęcony refleksji, jak odnawiać siebie i innych dzięki Eucharystii. I ten nowy świadek, który staje przed naszymi oczyma i na naszej drodze, jak jego zagospodarować? To są zadania na najbliższą przyszłość, a zadania są ważne. Dlatego modlitwa, jeszcze raz modlitwa, ale także otwarcie serc i próba takich pierwszych praktycznych działań naszych niech następuje. Amen.